Przyjaciele. Chcę powiedzieć, że w życiu jest tak, że żeby powstało coś wyjątkowego, to jest wystarczy wiara w to, że to może powstać. Nic więcej nie potrzeba. Żeby powstało coś wyjątkowego w Twoim życiu, to wystarczy wiara, że może to powstać. Nie potrzeba się spinać, nie potrzeba się zastanawiać, jak to powstanie. Ale jeżeli wierzysz w to, że w Twoim życiu może powstać coś wyjątkowego, to Bóg jest z Tobą w tym. Bóg jest z Tobą w tym. Bóg to nie jest postać przeciętna. Bóg jest ponadprzeciętny. Bóg w ogóle nigdy nie miał zamiaru, żeby ludzie byli przeciętni. To miały być ponadprzeciętne istoty. To miały być istoty, które władały. To miały być istoty, które jak zostały stworzone, to aniołowie zawołali: Boże, co to w ogóle jest za historia? Oni są podobni do Ciebie. Więc Bóg jest Bogiem wyjątkowości. I Bóg jest bardzo za tym, żebyś wierzył o rzeczy wyjątkowe w Twoim życiu. O rzeczy, które nie mają prawa bytu. O rzeczy, które będą też torpedowane przez ludzi. Bóg to nie powiedział wczoraj chyba. Powiedz ludziom, żeby odrzucali to, co stare. Bez względu na to, czy to jest dobre, czy złe. Czyste, czy nieczyste. Moralne, czy niemoralne. Niech odrzucają to, co stare, bo musi być miejsce na nowe. Jak nie odrzucą tego, co stare, to nowe nie będzie miało przestrzeni. Ono nie będzie miało przestrzeni. Rozumiecie? Cokolwiek w naszym życiu było starego. A wiecie, kiedy przychodzi nowe? Wtedy, kiedy przychodzi objawienie do czegoś. To zaczyna się coś nowego. Coś nowego. I to, co było wczoraj, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Dlatego, że Bóg jest Bogiem rzeczy wyjątkowych. I Bóg chce, żebyś wierzył o rzeczy wyjątkowe w Twoim życiu. On chce, żebyś wierzył o to, że będziesz miał wyjątkowe życie. On chce, żebyś wierzył, że osiągniesz wyjątkowe rzeczy, że spotkasz wyjątkowych ludzi, że wejdziesz w wyjątkowe relacje. On tego chce. To się składa Jego serce z tego. Jak będziesz dzisiaj modlił, to powiedz: Panie Boże, ja wierzę o rzeczy wyjątkowe w moim życiu. O rzeczy, które są nie z tego świata. My nie musimy budować z materiału tego świata. Nie musimy budować z tego. Nie musimy pytać, czy coś jest dobre, czy złe. Bez przerwy patrzeć na to. My musimy wierzyć o rzeczy wyjątkowe. Wtedy zjawią się ludzie, zjawią się materiały, zjawią się koncepcje. Przez wiarę. Przez wiarę. Zacznij tak wierzyć. Zacznij wierzyć o rzeczy, tak, które są nieprzeciętne. Zobacz siebie w tym. Zobacz, jakie jest pragnienie Twoje. Zobacz, jakie masz pragnienie w środku. Idź za tym pragnieniem. Idź za pragnieniem. Nie pytaj się ciągle dookoła ludzi, co ty myślisz. Przepraszam bardzo, czy to jest zgodne z Pismem. A przepraszam, a czy takie coś przeżyłeś? Przeżyłeś takie coś może? Człowiek u koni w życiu nie przeżył wchodzenia na drzewo. Wiesz, o co chodzi? A małpa, tak? W życiu nie przeżyła tego, jak się ma kopyta. Jak oni się mogą usiąść i zapytać w ogóle siebie? Jak ty uważasz, koniu, czy dobrze jest żyć na drzewie? Jak ty uważasz, małpo, czy dobrze jest gwizdać na kopytach o poranku? To jest nienormalna rozmowa. Ponieważ objawienie przychodzi pionowo, a nie poziomo. Pionowo, a nie poziomo. Nie możesz pytać ciągle. Zapytaj, a jak u ciebie? A co ty byś zrobił? A ty tak masz? To chodzi o rzeczy wyjątkowe. O rzeczy wyjątkowe. Uznaj siebie za wyjątkowego człowieka. Uznaj, że to, co do tej pory było w Twoim życiu starego, bez względu na to, czy jakie to było, dobre, złe, pobożne, niepobożne, skreśl to.
I powiedz, Panie Boże, ja wiem, że stare jest wrogiem nowego. Bo Ty powiedziałeś w swoim słowie, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowym. A to wszystko jest z Boga. Tak mówi drugi list do Koryntian. Chcę, żebyś tak się dzisiaj modlił. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem rzeczy cudownych. Że Ty jesteś Bogiem rzeczy wspaniałych. Że to, czego nawet nie potrafimy sobie wyobrazić, możemy wywierzyć. Ojcze, wiemy to, że możemy wywierzyć to. Możemy wywierzyć wyjątkowość w naszym życiu. Możemy wywierzyć wyjątkowe szczęście, wyjątkową miłość, wyjątkową siłę, wyjątkową służbę. Możemy to wywierzyć. Ojcze nasz, uwielbiamy Ciebie. Nie bój się wierzyć. Nie bój się wierzyć. Jezus, pokój swój daj.
Yeah.
Yeah!
swą. Ono żyje. Ludzie nie mówią z narzekania. Bogu nie będzie chwała za to, co Bogu mnie.
Oh.
i sam radzę. A ty pamiętaj swe duszki, które nie doświadczały, które zostały na poziomie poznania. Ja modlę się teraz. Ja powoduję teraz sytuację. Ja ustanawiam sytuację, których będą doświadczać. Am I this if I did or this if I am? Kłębia przezywa głębi. Wiem, że jesteś potężniejszy. Wiem, że jesteś bardziej kochający. Wiem, że jesteś silniejszy niż doświadczyłem do tej pory. Mądrzejszy, ja wiem. Wiem to. A teraz chcę to przeżywać. Chcę przeżywać twoją mądrość, twoją moc i siłę. Hashem, dedri, hary, praj, dedri, dedri, praj. Le mani morre, la riprisa, la riprisa. E la nuova è la riprisa. E Shanghai, il sipato, si vede. E l'unico, la mia lai. Sarà la sera. La riprisa. Yeah!
wejdziesz dzisiaj w miejsca nieznane, to musisz tego pragnąć z całego serca. Nie wolno się bać. Ci z was, którzy nie będziecie bać, wejdziecie w takie miejsce. Jeżeli będziesz się bał, to cię to zatrzyma. Michał, Dziecina, chodź tutaj bardzo proszę. Radka, chodź do mnie proszę. Julinka, chodź. Będziecie się modlić o ludzi. Iza, chodź tutaj. Będziesz się modliła też o ludzi. Ewa Łukińska, chodź, będziesz się modliła o ludzi. Podchodźcie do nich. Oni będą kładli na was ręce. Ja chcę, żebyście mieli głębokie doświadczenia. Głębokie doświadczenia. Głębokie doświadczenia. Hamasaka de Devi Harna Redica de Rada Jesus. Holy Trina la Gloria de Rada Jesus. Ojcze, ja modlę się, żeby ludzie mieli głębokie doświadczenia duchowe. Głębokie doświadczenia w Duchu Świętym. Żeby doświadczali takich aspektów serca Ojca, jakich nigdy jeszcze nie doświadczali. Żeby doświadczali głębi objawy. Holy Praise de Rada Jesus. Jeżeli jest w was głębia, to ona przyzwie teraz głębiej. Ona przyzwie. Tylko nie bój się. Nie próbuj tego kontrolować. Szaka ta rala, ta kata rala, rana madre. Te roho koto roloro na prajs. Holy Spirit of Jesus, składcie ręce na nich. Holy Spirit of Jesus, ale glory Spirit of Jesus. Doświadczenie. Doświadczenie. Szaka to roloro na maharida. Rema kato rosowa na rala. Rysina de Jesus. Jeszua gana na rali. Yeshua Galai, please Jesus, Galapina Horma Hindaio, Terokora Marla de Cada Sacre, please Jesus, Terapinda de Lord de Cada Sesas, Remana Praise, Kinderada de Jesus, Otwarcie, 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 Shakatoro Sava Canaras, Kinderada Praise, Yeshua Halila Natinas, Holy Praise, Kinderada de Lord de Sifanas. Hena Christ, kiedy ona zawsze głębia będzie przyzywała głębiej. Zawsze. Shabbat Rehani de la Rede Hena Christ. Nie przestrasz się tego, tylko Shabbat Praise, kiedy ona odda Hena Rede Hena Rede Sera. Reman El Praise. Jesus. Eloheinu Mahali Praise. Temeni Gaurla Hani Tassis. Eloheinu Mahali Praise. Ali Praise, Emene Horo Hobashai. La Habrabana Mahali Des. Tre Brendi Di Horo. Eloheinu Maria Hukeras, Tana Praes, Kene Nutosu Kupabar Lahaki, Tinotes, Eri Praes, Enona Praes, Sine Nagrehen, Nie bój się, Nie bój się, Shabar Lahaki, Tinotes, Tinotes, Uczelenie, 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 Shabar, Uczelenie, Shabar,
nic.
Boże, kompletni ludzie.
ogarniając. Wszędzie obecny. Thank you.
powstaje. Powstaje!
Ja dziękuję Ci, że wziąłeś
że zbawienie wykonało się na ziemi. Dziękujemy Ci, że zbawienie z ciągu najbliższych 10 dni będzie się poszerzać bardzo mocno. W środku będziecie widzieć więcej, rozumieć lepiej. Chcę, żebyście nie blokowali tego, żebyście pozwalali, żeby to w was się działo. To mogą być rzeczy nieznane jeszcze, niekonwencjonalne, takie, których nie doświadczałeś. Myśl o nich, zapisuj je też. Mogą następować zmiany w usposobieniu. Możesz zacząć widzieć tak Boga, jak nie widziałeś do tej pory. Wielu z was może stać się o wiele bardziej odważnymi. Wielu z was może pokutować przez ten czas. Bądź na to otwarty. Miałeś wizję albo snów od Boga, mogą się teraz wzmożyć u Ciebie. Módl się i przyjmuj przez wiarę mądrość do tego, żebyś wiedział, co masz z tym robić, jak się poruszać w rzeczach nowych. Bo rzeczy nowe to jedna rzecz, a mądrość do nich to druga rzecz. Więc przyjmuj tą mądrość, rozum. Potrzebę manifestowania jakiegoś daru duchowego, prorokowania do kogoś. Możesz chcieć kogoś uzdrowić, o wiele to może być silniejsze niż wcześniej. Idź do ruchu. To się samo nie zrobi. Idź. To się będzie wzmagać 10 dni. Sile Boga w Tobie nie ma końca. Ogranicza Go tylko i wyłącznie to, co Ty postanowisz. Postanowisz, że nie chce więcej, to nie będzie więcej. Diabeł może przychodzić do Ciebie i mówić, wszystko stracisz tym. Jak tylko zrobisz w ten sposób, jak tylko zaczniesz myśleć w ten sposób, to stracisz. Odeprzyj go. Powiedz, ja wiem, co mam wewnątrz siebie. Wiem. Wiem, na czym stoję. Hasza, baralara, nebele, seke, delele. Wielu z was może zacząć wcześniej wstawać. Modlić się do Boga. Możesz się budzić w nocy. Szabaralara, nebele, delele, delele. Zrób to. Śmieta na dziedzin życia, finansowe, koncepcje relacyjne, jeszła na abena. Może będziesz miał wzmożoną potrzebę, aby poprzepraszać ludzi, ja nie wiem. Idź to rób, może zacząć się jawić osoby, do których masz iść, przeprosić ich, uklęknąć przed nimi i powiedzieć, zmiłuj się nade mną. Szabara laha, kata ser laha, kedy me. To Święty Duch
ale wszystko to jest ku temu, abyś był większy i potężniejszy. Nie będziesz już drobił. To nie będą drobne kroki. Twoje kroki będą pewne. Pewne. Od początku przyszłego roku już. Elohe Mesifa Namarala Hakanine. Elohe. Niektórzy z was zawrą w przyszłym roku relacje swojego życia. Na różnym odcinku to będą relacje. Ale to będzie miało wymiar wieczny. To się nie skończy. Niektóre relacje będą dziwne. Zaczną się dziwnie. Nic nie będzie wskazywało na to, że z nich coś wyjdzie. Że chociaż drobne pieniądze na tym się zarobi, albo że chociaż się uszczypnie kawałek szczęścia. A jednak miesiąc po miesiącu będziesz widział, że to były potężne inwestycje. Szaka, taraba, selebele, berela, temerela, chłon. Nasima na barlaje, nasima na barlaje. Oszłamy hakenderela, nekenderela, czyste. Przynajmniej dwie osoby w przyszłym roku dotrą do mediów, a właściwie media do nich. I będziecie mogli, będą te osoby, przynajmniej dwie osoby będą mogły powiedzieć na łamach jakichś mediów o tym, jak spotkały Jezusa, jak doświadczyły Jego mocy w życiu. Shama derelele, hekelele, bedelele, horomane, silelele, shama nidalele. Zaraz po zimie. Niektórzy z was zmienią kierunek. Nie wiem, czy szkoły, czy pracy. Ale to będzie taka zmiana diametralna kierunku, zupełnie w inną stronę. Robiłem to do tej pory, ale okazało się, że mam przestrzeń zupełnie inną. Teraz nową, świeżą, lepszą. To nie będzie chaotyczne w ogóle. Holy Christ, the King of the Nehelai. Yeshua Nehelai, the King of the Halleluja. Ojcze, ja w imieniu Jezusa zamykam teraz oczy ludzi, którzy chcieliby dostrzegać błędy ludzi, którzy są dziś na tym miejscu. Błędy, które mogłyby ich pogrążyć i zniszczyć. Ja zamykam oczy takich przewrotnych i złych ludzi. Halleluja. Chcę, żebyś się modlił teraz o głębokie relacje ojcowskie. Módl się, powiedz: Boże, mieć głębokie relacje ojcowskie z ludźmi, którzy są dalej w Chrystusie niż ja. Łącz mnie z takimi ludźmi. Duchu Święty, powiedz, łącz mnie z takimi ludźmi. Chcę powierzać się całym swoim sercem, abym potem mógł być ojcem dla innych. Więc ja tego chcę. Ja chcę, żeby to szło głębiej. Ja chcę, żeby przyszły rok był rokiem, w którym ja będę mógł doświadczyć takich relacji ojcowskich. Jeszcze głębszych niż teraz, żebym jeszcze bardziej się mógł powierzyć. Powierzyć. Shamada baralara kadaradaradere deskiewa na maranes. Elohe nasi nas. Panem Prajem.
każdy grzech Twój, który będzie wyznany, będzie natychmiast zdyskredytowany. Zniknie. Jeszcze Pana parlare de Kinderlisse na Price. Ale Price, de Kinderlisse. Elohim parlare de Kinderlisse. Schwane de Berai de Sevane. Schwane de Parlare de Kinderlisse na Mare. Będziesz potem ojcem dla innych. Serca w imieniu Jezusa, przez imię Jezus.
patrzę na jej umysł, na jej emocje, na jej decyzje, na jej ciało. W imieniu Jezusa otrzymajcie się na tę chwilę ręce. W imieniu Jezusa Chrystusa ja rozkazuję Cię demoniczną siłą, która w wieku 6 lat przyszłaś do jej życia i spowodowałaś wytworzenie przez nią alternatywnej rzeczywistości. Teraz musisz się ujawnić i musisz odejść przez imię Jezus. Ty podły duchu, który przyszedłeś do niej, jak była dziecko. I stworzyłeś w niej rzeczywistość, której nie było, iluzyjną rzeczywistość. Ja Ciebie przeklinam teraz. Usuwam Cię w imieniu Jezusa. Nie pozwalam Ci działać. Tak jak wszedłeś, tak musisz odejść teraz w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Zakładamy krew Jezusa na nim. Ale jeszcze chwilę na nim utrzymajcie ręce. Halleluja. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Czcimy Ciebie, święty Boże. Dziękujemy Tobie za dzisiejszy czas uwielbienia. Jesteś wielki Bogiem. Żywym Bogiem. Żywym Bogiem jesteś. Żywym Bogiem jesteś. Ramaja Spina. Alleluja. Alleluja. Ojcze, ja dziękuję Ci za ten czas. Kiedy ludzie będą mieli wolne, kiedy będą wypoczywali, dziękuję Ci za nas wyjazdamy i za tych wszystkich ludzi, którzy zostają, za czas, który będą mieli z Tobą, ze sobą nawzajem, z rodzinami swoimi. Ojcze, ja modlę się, żeby to był czas, w którym manifest Twojej mocy będzie potężny, a ludzie będą też, Ojcze, wypoczywać. Ojcze, ja chcę, żeby nic nie zakłócało ich spokoju, Ojcze. Ojcze, ja modlę się o to. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za każdą relację, która będzie w tym czasie między ludźmi. Dziękuję Ci, Ojcze. Wywyższam Cię. Halleluja, zbytę się. Cudowny Jezus. Cudowny Jezus. Halleluja. Siadajcie już przecież.